Witajcie kochani na kanale Świat Włóczkowej Pasji. Dzisiaj pokażemy sobie wzór ryż, ale nie taki jak już jeden filmik mam nagrany, ryż taki klasyczny, tylko tym razem będzie ryż podwójny. I mam nadzieję, że to fajnie widać. Z czego składa się i na czym polega ryż podwójny? Otóż polega on na tym, że robimy podwójne oczka nad sobą, czyli dwa prawe, dwa lewe, dwa prawe, dwa lewe i tak dalej. I tak wygląda. A zrobię jeszcze małą dogryweczkę, dlatego że ostatnio bardzo mocno mi poleciały zasięgi, nie wiem dlaczego. I taka mała prośba ode mnie, jeżeli nie jest to dla Was problem, zostawcie łapkę w górę, łapkę w dół, co jakiś ślad po sobie w komentarzu będzie mi bardzo miło, a też dla mojego kanału to taka nagroda dla mnie za tą pracę, bo ja pracuję też na etacie, dużo czasu poświęcam na przygotowanie się, na nagranie tych filmików, na zmontowanie, zrobienie okładek, wszystko robię sama. Jest to bardzo pracochłonne, no i troszeczkę traci się zapał, jeżeli te zasięgi są takie kiepskie. Natomiast no, Was to nic nie kosztuje, jest to jedno kliknięcie, a dla mnie bardzo dużo znaczy. Także bardzo zachęcam do zostawienia jakiegoś śladu po sobie, będzie mi bardzo miło i też dla kanału będzie to fajna nagroda za moją pracę. I jeszcze może omówimy sobie, z ilu rzędów, z jakiej sekwencji składa się nasz wzór podwójny ryż, tak żeby powstał taki fajny ściek. Otóż ten wzór składa się z czterech rzędów, które powtarzamy po sobie. I oczywiście jak przerabiamy wzór ryż, nabieramy sobie parzystą liczbę oczek i pierwszy rząd, powiedzmy, zaczynamy od oczka prawego, kończymy na oczku lewym. Obracamy robótkę, tutaj skończyliśmy z tamtej strony na lewym, więc tu mamy prawe, więc znowu na lewej stronie zaczynamy od oczka prawego do końca. To będzie nasz drugi rząd. Następnie w trzecim rzędzie jesteśmy na stronie prawej, zaczynamy od lewego oczka, kończąc prawym i po obróceniu robótki, gdzie ostatnim było prawe, oczywiście nie mówimy tutaj o oczkach brzegowych, które przerabiamy tak jak oczka brzegowe, po obróceniu robótki prawe na lewej stronie z lewym, więc od lewego robimy do końca. I takim oto sposobem mamy ten wzór ryż. Czyli dwa rzędy, gdzie takie same oczka następują po sobie, czyli prawe, prawe, lewe, lewe, a na kolejnych dwóch rzędach lewe, lewe, prawe, prawe i tak to wygląda. Także przechodzimy do pokazywania. Oczywiście, jeżeli Wam to ułatwi pracę, to możecie sobie zaznaczyć jakimś znacznikiem, że jest to strona prawa, więc zaczynamy od wzoru pierwszego, natomiast ja tego nie robię, bo tutaj mam niteczkę od początku robótki i zawsze wiem, kiedy ona jest po prawej stronie robótki, to jestem na prawej stronie. Kiedy ona jest po lewej stronie robótki, jestem na stronie lewej. Bardzo proste i bez użycia znaczników. Także taki mój patencik. I druga rzecz, widzicie, że ja tutaj mam długą żyłkę. Ja już o tym mówiłam w filmiku, o tym, czego nie potrzebujecie, żeby zacząć dziergać. Dlaczego często, nawet przy takich małych próbkach, małych robótkach, ja mam ze sobą długą żyłkę. Także zachęcam serdecznie do obejrzenia i zachęcam też również do obejrzenia filmiku, gdzie pokazuję wzór ryż, ale ten zwykły, klasyczny, pojedynczy. Tam pokazuję czapkę zrobioną ryżem i opowiadam, pokazuję, jak robimy ryż klasyczny. A teraz przechodzimy do robienia naszego ryżu podwójnego, czyli tak, jesteśmy na stronie, w rzędzie pierwszym naszej sekwencji czterech rzędów. Tutaj mamy oczko brzegowe, więc je ściągamy bez przerabiania z nitką z przodu, po to, żeby nam taki ładny brzeg tutaj powstał. I widzę, że ostatnio miałam tutaj dwa oczka lewe, więc teraz będzie prawe, lewe. Oczywiście robimy to naprzemiennie. Jedno prawe, jedno lewe. Jedno prawe, jedno lewe i tak do końca rzędu. I tak jak mówiłam, kiedy zaczynamy oczkiem prawym i mamy parzystą liczbę oczek, to ostatnie oczko w naszym wzorze zawsze będzie oczkiem lewym.
i oczko brzegowe przerabiam na prawo. I tym oto sposobem pierwszy rząd mamy załatwiony. I teraz jesteśmy na stronie lewej i tak jak Wam mówiłam, po czym ja to poznaję? Po tym, że niteczkę tutaj od początku robótki mam po mojej lewej stronie. Jest to strona lewa. I robimy. Pierwsze oczko brzegowe ściągamy bez przerabiania. Tutaj widzę, że jest praw, dlatego że na tej stronie ostatnie oczko było lewe, ale jeżeli pójdziemy na drugą stronę robótki, to będzie ono odwrotne, czyli prawe. Więc nad prawym prawe, nad lewym lewe. Tak, i ostatnie oczko jest lewym, bo zaczynaliśmy od prawego i brzegowe na prawo. I teraz będzie rząd trzeci, czyli robótka na stronie prawej. Tą niteczkę mam na prawo. Oczywiście, jak mówię, możecie sobie stosować znaczniki, nic nie stoi na przeszkodzie, ale ja wyznawczyni metody upraszczania nie tracę czasu na szukanie znaczników, markerów, tylko biorę to intuicyjnie i po prostu działam tak, jak jest. Jesteśmy na stronie prawej, natomiast w rzędzie trzecim i tu mamy nad sobą dwa oczka prawe, dwa lewe, więc teraz robimy naprzemiennie, czyli nad prawym lewe, nad lewym prawe, lewe, prawe i tak do końca rzędu. Jestem już na ostatnim oczku wzoru i kończymy oczkiem prawym, dlatego że zaczynaliśmy lewym, zawsze innym zaczynamy, innym kończymy i oczko brzegowe na prawo i przechodzimy teraz do ostatniego, czwartego już rzędu naszej robótki. Jestem na stronie lewej, bo moja niteczka jest po stronie lewej. Pierwsze oczko brzegowe ściągam bez przerabiania z nitką z przodu robótki i widzicie, o, taki łańcuszek tutaj dzięki temu powstaje i pracujemy sobie i robimy ostatni, czwarty już nasz rząd. Widzę, że tutaj na drucie pierwsze oczko jest lewe, później prawe i tak też kontynuuję, ponieważ w podwójnym ryżu po dwa rzędy robimy takich samych oczek i tak lewe i prawe. I jest to już nasz ostatni rząd w tym schemacie, w tym wzorze i będziemy mieć cały schemat, jasność, jak to przerabiamy. Bardzo proste, prawda? Nic nie ma tu skomplikowanego. Wzór ryż jest taki wdzięczny, dlatego że można podczas przerabiania, no nie wiem, rozmyślać, skupić się na innych rzeczach. Słyszałam, że są dziewiarki, które nawet książki czytają podczas dziergania. No ja jeszcze tego nie próbowałam, ale czy posłuchanie podcastów, czy oglądanie filmów, czy tam rozmowa z inną osobą, to jak najbardziej. I ostatnie oczko brzegowe na prawo. I tym oto sposobem mamy nasz podwójny ryż. Bardzo mi się podoba ten wzór, nawet nie wiem, czy nie bardziej od zwykłego, klasycznego ryżu. Także tak, on wygląda super. Super, bardzo ładny. A Wy co myślicie, jak Wam się podoba? Pozdrawiam Was ciepło, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa, pa.